Czy już wkrótce Robert Lewandowski odstawi piłkę w kąt, zawiesi korki na kołku i wyjdzie praktycznie na pole rozwozić, obornik na pole? No właśnie, nie wiem tego, ale w każdym razie Robert Lewandowski stanie się rolnikiem, ponieważ zainwestował pieniądze w kolejny biznes, tym razem biznes rolniczy. Co to za biznes? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj taki zaskakujący temat. No, zrobiłem ponad tysiąc filmów na temat Roberta Lewandowskiego i dostaję właśnie od was informację na temat tego, że Robert Lewandowski stał się rolnikiem, że zainwestował w kolejny biznes, tym razem biznes rolniczy i czy ja coś na ten temat wiem, powinienem nagrać na ten temat filmik. No, jako, że praktycznie tych filmów jest mnóstwo na moim kanale, dlatego dzisiaj kolejny praktycznie Epizod, jeśli chodzi o działalność biznesową. Roberta Lewandowskiego. Tak, to prawda, Robert Lewandowski zainwestował pieniądze w biznes tutaj rolniczy. Zresztą za chwilę będzie po prostu konferencja prasowa, na której będą przedstawiane szczegóły tego biznesu. No to trzeba pamiętać, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, on ma mnóstwo biznesów. Ja bym powiedział, że to jest podobnie tak jak kulczyk, tak holding tylko że holding lewandowski, czy Lewandowski mnóstwo praktycznie firm z różnych branż. Tym razem Robert Lewandowski zainwestował w, w firmę, która nazywa się Biolider. Ktoś powie, no ale co tak naprawdę Robert Lewandowski ma wspólnego z rolnictwem? Przecież on się kompletnie na tym nie zna. No, wiadomo, ale Robert Lewandowski praktycznie inwestuje w spółki, które po prostu sp prowadzą specjaliści. Firma Biolider tutaj Robert Lewandowski dokładnie ma 30 tam ponad procent udziału w tej firmie. Z tego co po prostu przedstawiają tutaj media. Natomiast ta firma Biolider jest to praktycznie firma, która została tutaj założona przez właśnie człowieka, który nazywa się Jarosław Peczka, i on ma firmę czy spółkę Biogen. Tak, ma 30-letnie praktycznie doświadczenie, doświadczenie na rynku biopreparatów dla zwierząt i roślin. Jego firma Biogen zajmuje się między innymi wzrostem plonu, specyfiką zwiększającą odporność roślin, zabezpieczanie przed przymrozkami, rewitalizator gleby. No, pewnie wielu widzom nic to nie mówi, bo są kibicami piłki nożnej, natomiast tak, można po prostu tutaj pokrótce powiedzieć, czym tutaj będzie się zajmować, tutaj, tak, ta firma, czy po prostu spółka, w którą zainwestował Robert Lewandowski, czyli to będzie z tego, z tej branży praktycznie tutaj inwestycja. Także naprawdę Robert Lewandowski zwiększa tutaj tych wachlarz swoich praktycznie firm, biznesów, no jest bardzo dużo, to są strony internetowe, to są nieruchomości, restauracja, restauracja w Warszawie, no agencja marketingowa, strony internetowe, no bardzo dużo praktycznie tych biznesów, nawet tam po prostu bo też inwestycja w Donatana, tak, po prostu to, w to, to, co on produkuje, tą muzykę, tak, więc no bardzo dużo praktycznie tych biznesów, Biznesu. Ja muszę powiedzieć, że podziwiam Roberta Lewandowskiego, że on jest w stanie z ogarnąć tak naprawdę ty, tak dużo tych biznesów. No ale rzeczywiście, Robert Lewandowski tutaj nie próżnuje. Tak, no tutaj mamy chociażby LS Investments, tak, firmę Roberta Lewandowskiego. Potem mamy po prostu zainwestował pieniądze w aplikację LES, która po prostu pomaga w sprzedaży używanych ubrań, tak? no Restauracja w Warszawie, był, spół, był, był jest współdeweloperem faktycznie tutaj w Warszawie, czyli tych projektów biznesowych, Robert Lewandowski ma bardzo dużo sklep sportowy, tak piłkarski. Ergo, jeśli się nie mylę po prostu w, War w Warszawie. Także nie Zgoda, przepraszam, F FC Zgoda, tak? Jeśli się nie mylę, w Warszawie. No, naprawdę tych biznesów jest bardzo dużo, kto miał tutaj wymieniać, to jest ich po prostu sporo. Natomiast rzeczywiście Robert Lewandowski po prostu systematycznie inwestuje. Wydaje się, że Robert Lewandowski po zakończeniu kariery piłkarskiej będzie miał co robić, tak, jeśli chodzi o swoją działalność. Natomiast ja osobiście czekam, kiedy się pojawi kolekcja autorska młodzieży RL9, tak? Jak ma Messi? No, jest teraz popraca z 4F, ale to będzie po prostu. Tu jest współpraca, jakby wewnątrz 4F będzie kolekcja sygnowana RL9, ale ja czekam na taką kolekcję po prostu jaką ma Messi, czyli po prostu swoja strona internetowa czyli Roberta Lewandowskiego. Odzież, sprzedawana nie tylko na Polskę, ale też na cały świat, na Europę. To byłaby naprawdę świetna sprawa. Bo wielu kibiców, tym także ja, no, identyfikujemy się tutaj oczywiście z Robertem Lewandowskim, tak, e, i by kupili po prostu odzież Roberta Lewandowskiego, a tego brakuje. Oczywiście, no, w, w, w ramach tej 4F będzie ta kolekcja, no, ale też była swego czasu kolekcja. No i chcę tutaj pomylić, oczywiście, ja mogę się pomylić, no nie jestem jakimś specjalistą tutaj o tych biznesów, jakby Roberta Lewandowskiego jest ich bardzo dużo, ale była kolekcja dla Wistuli, albo Wulczanki, jeśli się nie mylę, e, też tam po prostu były tak sygnowane, właśnie ro, e, przez Roberta Lewandowskiego, cała kolekcja. Więc tak to właśnie wygląda. Tak to właśnie po prostu wygląda, jeśli chodzi o te biznesy, biznesy rolnicze. No, zośliwi śmieją się, że Tomas Miller po prostu w jakiś sposób płynął na Roberta Lewandowskiego. Dlaczego? No, Tomas Miller to jest po prostu kolega Roberta Lewandowskiego z Bayernu, Monachium, świetny piłkarz, który mnóstwo po prostu zdobył goli, asystuje, dogrywa piłki do Roberta Lewandowskiego. No, i Tomas Miller, znany jest z tego, że po prostu swój wolny czas spędza z daleka, praktycznie od zgiełku. Dosłownie na wsi, po prostu tak karmi tam zające, króliki, konie, podaje marchewkę. Jego żona jest pasjonatką koni, także rzeczywiście po prostu tutaj, tak, ucieka z, da z dala, po prostu tego zgiełku miastowego. No i złośliwi mówią, że właśnie Robert Lewandowski pewnie po prostu tak zapatrzył się na Tomasa Miller'a i stwierdził, że to jest jednak, musi też jakiś mieć biznes z tej branży, takiej rolniczej. tak. Nie wiem, czy tak rzeczywiście jest, czy też nie, bo Tomas Miller. Chyba nie ma jakiegoś tam biznesu rolniczego, chociaż nie wiem, może ma. Natomiast rzeczywiście jest to po prostu kolejne, kolejna inwestycja, jeśli chodzi o jeśli chodzi po prostu o Roberta Lewandowskiego, tak, jeśli chodzi po prostu o, Ro o Roberta Lewandowskiego, bardzo dużo praktycznie tych biznesów, no, ale też majątek Roberta Lewandowskiego jest bardzo duży, jest to majątek szacowany na kilkaset milionów złotych, pamiętam jeszcze to było po prostu pewnie z dwa bo trzy lata temu, kiedy były takie prorocze słowa mm, byłego menadżera Cezarego Kucharskiego, byłego menadżera Roberta Lewandowskiego, Cezarego Kłarskiego, powiem tak w ten sposób, który powiedział, że, no, pomijając jakby to, co się teraz dzieje, tak, że oni się tam po prostu procesują i to, ale... Mm, Właśnie Cezary Kuarski wtedy mówił, że Robert Lewandowski będzie pierwszym piłkarzem polskim, który z gry w piłkę nożną zarobi pół miliarda złotych, 500 milionów złotych. I rzeczywiście, jeżeli to już nie nastąpiło, to po prostu jest tego bardzo blisko, no bo zarobki Roberta. Pensja podstawowa to jest 20 milionów euro, jeśli chodzi o Bayern Monachium. Tylko trzech piłkarzy ma tak wysoką Bayernie Monachium, to jest Thomas, Miller, Neuer i Robert Lewandowski. Do tego dochodzą po prostu kontrakty reklamowe, gdzie z reguły Robert Lewandowski wiąże się po prostu kontraktami reklamowymi długoterminowymi na kilka lat. No i minimum po prostu jest to milion złotych, według moich nieoficjalnych informacji z każdą z tych firm minimum, tak. Z daną firmą, więc no to też są po prostu sporo jest tych kontraktów reklamowych, naprawdę, tak. To też już jest spora praktycznie część dochodów, jeśli chodzi, znaczy, część no w stosunku do tych 100 milionów, to może aż tak dużo nie jest, tak, ale sporo. Także no, Robert Lewandowski może to inwestować. Zresztą, wydaje się, że po prostu jakby ta strategia Roberta Lewandowskiego jest ona sprytna, ponieważ to nie jest tak, że on chce po prostu mieć jakąś spółkę całą na wyłączność, tylko on inwestuje, będzie później partycypował praktycznie w zyskach, może też. Udziały po prostu później swoje sprzedać, tak? No, Ania Lewandowska też przecież jest po prostu bardzo zaradna przedsiębiorcza, tak? No mnóstwo tych biznesów: aplikacje, kosmetyki i inne po prostu produkty, tak? Kawa i tak dalej, inne produkty po prostu dietetyczne. Przecież po prostu tutaj też, no, no, no mówię, to jest praktycznie cały holding, mnóstwo praktycznie tutaj tych biznesów, tak? Jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, nie wiem, co się dzieje na przykład z tym napojem energetycznym, który był swego czasu, jeśli. Jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego RL9, pojawił się na półkę i zniknie, czy nie było po prostu z nim zainteresowania, bo zbyt małe. Natomiast ja go jakoś nie widzę, chyba że po prostu no, nie zwracam na uwagę. Natomiast rzeczywiście tych biznesów jest tutaj bardzo dużo. Warto wspomnieć o tym, że na przykład ta aplikacja Ani Lewandowskiej fitnessowa, ona praktycznie jak wyszła na rynek, tylko ona też jest dedykowana na różne rynki, tak, rynek tam niemiecki, angielski, nie tylko na Polskę, to w przeciągu kilku dni praktycznie milion ludzi ją pobrało, tą aplikację. Wiadomo, takie aplikacje zarabiają na po prostu kupowaniu tam odpowiednich planów treningowych, ale też na reklamach, tak, więc no, praktycznie taka aplikacja według moich szacunków w ciągu kilku dni mogę zarobić spokojnie milion euro na otwarciu, tak? Oczywiście w taką aplikację trzeba było praktycznie zainwestować pieniądze, no ale to e, praktycznie jest taki, to, to są takie właśnie zyski, tak? E, to są praktycznie takie zyski. Jeśli chodzi o flow po prostu, to też jest ta linia kosmetyków, która się pojawiła niedawno, e, to z tego, co po prostu tam widziałem, to chyba po prostu w drugim roku już w działalności tam było 7 czy 8 milionów przychodu, oczywiście tam były koszty i tak dalej, no a to tak do dobry wynik tak żeby się wbić na rynek jeśli chodzi o kosmetyki i praktycznie już w drugim czy trzecim roku działalności to jest 7 8 milionów przychodów oczywiście na są koszty i tak dalej natomiast tak to właśnie wyglądało no nikt, nikt nie ma pretensji jakby jak takich szczegółowych tak na jestem dziennikarzem jakby sportowym natomiast Wiadomo, że zrobiłem ponad tysiąc filmów, więc coś tam chyba mogę powiedzieć, bardzo skromnie, e, mówiąc na temat tych biznesów Roberta Lewandowskiego. To wszystko, na dzisiaj pozdrawiam. A najważniejszy biznes Roberta Lewandowskiego to oczywiście gole i wspaniałe mecze, jeśli chodzi o Bayern Monachium. To wszystko, na dzisiaj pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.